Siema, dzisiaj polecimy sobie dalej z łucznikiem. Jak widzicie, ja już zrobiłem sobie 20 poziom i mogę już iść już na CPK. Dodatkowo wybiłem sobie 4 level profesji, co oznacza, że mogę sobie kupić nowego skilla. Kasą jest trochę krucho, bo zostało mi niecałe 2k, no ale zobaczymy. Dobra, lecimy na tego CPK, zobaczymy jakie to są nagrody. O, łuk. Jakby łuk poleciał, to było giga fajnie. Dobra, środkową nagrodę trzeba wybierać, zobaczymy, może akurat trafię na ten łuk. Możecie też napisać, czy chcecie oglądać całe CPK-i od początku do końca, tylko takie urywki, jak wrzucam, jak są jakieś, nie wiem, ciekawsze roomy, czy coś takiego. Także komentarze są wasze. No i dobra, ogólnie tutaj mogę iść w dwie strony, czyli albo prawo, albo lewo, ale wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam, to muszę iść i tutaj, żeby otworzyć jakąś dźwignię. Zaraz zobaczymy. Tak, no, trzeba dźwignię użyć. Posąg diabła. No i oczywiście potem się jeszcze mobki pojawiają. Warriorem było o tyle łatwo, że miałem tą obszarówkę chyba. Mogę sobie je zlurować po prostu obszarówką. Pyk i do widzenia, nie? Tutaj jednak tak łatwo nie ma. A co w skrzynce? Kamień. No i kozak. O, tutaj szybciej mam w ogóle dźwignię. No, zobaczymy, czy się mobki pojawią, czy mogę iść dalej. Mogę iść dalej, dobra. I tutaj będzie kolejna dźwignia, tak. Dźwignia, pewnie mobki się pojawią. Jest standardowo i będę mógł zejść wtedy na dół. Okej. Dobra, no i mamy otwarte, także idziemy na dół. Pytanie, czy tam też będę musiał być prawo, lewo. Tak, to jest to samo. I na dole pewnie też będę musiał to samo zrobić, na samym dole. O kurde, ale tutaj tor przeszkód. No dobra, dam radę. Tutaj mamy zapieczętowaną rzeźbę. O, i skrzynkę. Także skrzynkę sobie jeszcze otworzymy zaraz. Te mobki powybijam. Oczywiście się porespiły. Dobra, mobki zabite, otwieramy skrzynkę, a w niej nic. Okej. O, w drugim znowu mam tutaj dźwignię, trochę wcześniej. Pytanie, czy uda mi się ją otworzyć bez zabijania wszystkich mobów. Kurde, jeszcze hitnąłem tego mobka. A dobra, mamy otwarte. I tutaj mamy rzeźbę znowu. No i dobra, wracamy teraz na środek, idziemy w dół i zobaczymy, jak tam to będzie wyglądać. No i tutaj to wygląda tak, że mogę iść albo prawo, albo lewo. Pójdę sobie w prawo. Zobacz, co tam jest. A co? I mamy dziwny przycisk. Okej. Otwieramy go. No i się mobki pojawiły. Ja by się spodziewał. Mały eliksir życia. Dobra, trzeba je uwalić. Tak więc tym razem idziemy na lewo i tam już chyba będzie powoli wyjście. No musi być wyjście, innej opcji nie ma. Mamy kolejną rzeźbę. Zapieczętowaną rzeźbę i wyjście. Okej. No ale jeszcze mamy mobki po drodze. Level profesji, kurde, fajnie idzie, bo zaraz będę miał już 5. I trzeba wbijać ten level profesji, żeby mieć więcej skilli, bo póki co mam tylko 2 skille, bo reszta była tylko na mele. A ja raczej nie chcę bić na mele. Wolę sobie kejtować te mobki. Przynajmniej póki mam po jednym i mogę je kejtować, to wolałbym to robić. To jest właśnie fajne w łuczniku, nie? Bo jednak warriorem nie da się tak kejtować tych mobków. Ewentualnie przydałby się jakiś kurde tank. Śpet, który mógłby mi tankować. No i mamy ostatni room i musimy wybić mobki i jest wyjście. Zobaczymy, co wylosujemy. Na środkowym była broń dla łucznika, był łuk. Pytanie, czy to się zamieni miejscami, czy nie. Bo tu jest tak, że czasami się zamienia, a czasami nie. Także zobaczymy, czy trafię łuk. Fajnie by było. Pyk. Na środkowym było. Uwaga! No i wartościowa różdżka życia, niestety. Szkoda. O, i teraz mam tu miejsce, że muszę biegać i te wampirki będą się respić i muszę je upolować. Jakaś najtrudniejsza ta misja nie jest. Dobra, pyk, expik. Z Teomanem musimy porozmawiać, czyli powrót do miasta. No dobra, rozmawiamy sobie z chłopem. Pyk, porozmawiane, dostałem expa. Expa profesji i 3000 złota. No i cepek od razu kolejny, okej.
Wracamy. Jakie tu mamy nagrody? A, to są te... Secondary weapony. Niby spoko, ale jak nie trafi dla mnie, to nie będzie mi jakieś super przykro. Szczerze mówiąc. I to raczej chyba jest łatwy cepek. Szybki w miarę, tak mi się wydaje. A zobaczymy. Aha, no tak średnio szybki, bo tutaj chyba po prostu muszę przyczekać to. Te mobki wszystkie, nie muszę ich zabijać. Ale ja bym sobie pozabijał, bo zawsze darmowy exp. No, chyba tak zrobię. No i co, dobiłem sobie level profesji, dodatkowo wybiłem 22% tego już nowego levela. No i jest troszkę dropów, które trzeba pozbierać, także... Wydaje mi się, że opłaca bić się te moby mimo wszystko. Mimo, że nie trzeba, można sobie usiąść i poławczyć. To i tak jest spoko bić te mobki. Dobra, także co, lecimy dalej. No i tutaj już chyba muszę tylko pozabijać te mobki. Będzie koniec. Jak tam owieczka? O, owieczka zaraz level wbije. Kurde, nie pamiętam, czy był jakiś klawisz, żeby wydać jej komendę. Żeby sobie stała w miejscu. Nie chce mi się tak co chwilę na nią przenosić. I po prostu klikać zostań. A nie pamiętam, czy było coś takiego. No, dobij go, chłopa. Dobra, zbieramy kill-off. I wychodzimy. Zobaczymy jaka nagroda. Chociaż to nie jest jakoś super istotne. O, dla maga. O, tym razem 3 wampirki do upolowania. Problem jest taki, że te questy się długo robi, bo te wampirki się długo respią. No i ostatni wampirek. Dostaliśmy expa. A. I co muszę upolować? Zmęczonego... czego? Zmęczony piechur. Okej. Nie wiem, co to są za mobki. Szczerze. Zaraz zobaczymy. Aha, co oni. Dobra, to już wiem. Nieważne. No i dobra, ostatniego mobka zabiłem. Także lecimy dalej. Znowu muszę 6 ich upolować. Kurde, jakby one się respiły, nie wiem, po 3 albo coś takiego. One się respiły po jednym. Jak ja zabiję jednego, to muszę znowu czekać. Także lipa. Dobijamy sobie ostatniego mobka. Pyk, kwestik gotowy. I pewnie będzie cepek teraz do zrobienia, tak bym obstawiał. A nie, jeszcze nie. Jeszcze coś muszę upolować. Słaby ognisty wampirek. 6 sztuk, okej. Ile mam procent? 72. Ciekawe, czy po tej misji dostanę level? I będę miał cepeka do zrobienia. Ale tutaj już lepiej, bo się respią po 2. I nauczony z doświadczeniem z Warriora, nie mogę sprzedawać tych kulek wampirów. Czego jeszcze? Tam było kilka itemów, które ten... Ruda już mi chyba nie będzie potrzebna? Raczej nie. Ale na pewno te kulki wampirów mi się przydadzą. Te owoce mandry mi się przydadzą, bo one są później potrzebne w jakimś tam questie. Dobra, ostatnie 2 wampirki. Będziemy mieli questika gotowego. Pyk. O, umrzyj. Okej, okay, git. Boeingi 3 trzeba upolować. To są te kulki takie, nie? Nie są samoloty. Dobra. No i kolejny questik zaraz będzie gotowy. Cyk. O nie, teraz są te diabły. Pamiętam, że kurde, one tyle biły zawsze. Ale mamy jednego tylko. Także... powinienem go wykejtować. Problem będzie... jak będzie ich więcej. Ale tutaj powinno pójść na chillku. W ogóle one są strasznie tanki. Chyba, że ja mam broń jakąś giga słabą. To jest też możliwe oczywiście. Dobra, padł. Ty, owieczka mnie podpatrzyła, o co chodzi? Dobra. I tak, ja muszę z tą tabliczką prawdopodobnie do kogoś pójść, tak? Do trenera, okej. Czyli wracamy do miasteczka. Rozmawiamy sobie z trenerem. Przy okazji zobaczyć, czy mam jakieś skille nowe, nauka umiejętności. Mam.
Rytuał Sokoła to jest prawdopodobnie buff. Rytuał Odtrucia. A to jest. Usuwa po prostu debuffa. Namierzenie celu. Dobra, ja biorę sobie. Tego chciałbym się nauczyć. Na więcej skilli nie mam hajsu. Bo to drogie rzeczy są. Muszę mieć 9, żeby to ulepszyć. Okej. Dobra. Także idziemy na kolejnego CPK. Na 22 poziom. Cepek na 22 level, a nagrody to jakieś shity. Także nic ciekawego. Trzeba po prostu zaliczyć kwestika, nie? No, tutaj muszę sobie przeczekać 3 minutki. A, bo to jest ten cepek taki króciutki, dobra, to git. A teraz sobie standardowo pozabijam te mopki, podropię zajączki. Na tych zajączkach można fajnie zarobić. Bo one schodzą chyba tam nawet po... Widziałem, że ludzie po 1k nawet wystawiają. Ja je wystawiłem trochę taniej, bo chyba po 700 czy coś takiego. No i zarobiłem na Warriorze z 300k chyba. Także eventiki całkiem spoko do zarobku, polecam. O, jakiś kamień Gillion jeszcze poleciał. Także fajnie, bo to się przyda do ulepszenia itemów. No i dobra, przeczekałem sobie, podropiłem sobie troszkę zajączków. Było fajnie, no i tyle. Całkiem przyjemny, krótki cepek. Ładnie poszło. Z nagród nie ma niestety nic ciekawego. Obojętnie co w sumie. Jakieś drewno niskiej jakości. No i znowu mamy wampirki do upolowania, tym razem aż 8. One się chyba po 2 respią, także powinno być git. No i ostatni wampirek właśnie jest dobijany. Syk. Wejścik zrobiony. O, jeszcze zajączek wypadł, także fajnie. I teraz mamy ogniste wampirki. 10 sztuk, okej. No i kolejna misja praktycznie wykonana. Kolejny eks wpadł, ale mi ubiły te wampirki, tragedia. Ta owieczka jest tak useless, że ona pada co chwilę. I teraz mam mały mimik do zabicia, 4 sztuki. No i też ostatni mobek. Tutaj w ogóle jakiś chłop przyszedł mi pomachał. I się o coś mnie pyta. What? Napisałem mu, żeby sobie wziął jak chce. Potionka. Dobra, my mamy kolejnego CPK do zrobienia, czyli CPK na level 23. To będzie ostatni na tej mapie. A nagrody to okularki. Okej. Ten CPK ogólnie wygląda tak, że mam pokoje, w którym muszę zabijać mobki, także całkiem spoko. Bo nie ma tego czekania, nie lubię tych cepeków, gdzie trzeba czekać tam, nie wiem, 3 minuty czy coś. I są fale wrogów, no bo dłużą się te cepeki, nie? Długo się je robi. A tutaj pyk pyk, dropimy sobie jeszcze jakieś fajne itemki. Zajączki. I lecimy dalej. A, tu niczego nie ma, dobra, to jest fake room. Czyli lecimy do góry. I tutaj będzie jakaś dźwignia. O nie, nie ma dźwigni, są tylko mobki do zabicia, okej. Myślałem, że tu jakaś dźwignia będzie, bo tam na prawo było zamknięte. Ale być może po prostu jak te mobki tutaj zabiję, to tam się otworzy. Czy skrzynki sobie zaraz otworzę. Bo muszę te nieszczęsne mobki pozabijać, dobra. Pierwsza skrzynka. Ciasteczka, czyli herbatniki. A druga... to samo chyba. Nie zmieniło się tutaj na górze. Także wracamy z powrotem. Dobra, i się otworzyło. Tutaj sobie leży hop, pijany. Dobra, tutaj mamy dźwignię. Pojawią się potworki, zabiję je i będę mógł przejść dalej, tak czy nie? Nie, nie pojawiły się potworki, o kurde. Jednak ta gra nie jest aż tak przewidywalna, jakby mogła być. No i tutaj mamy jakieś wampirki do... do zabicia. Pyk. Ciekawe ile ich się zrespi.
Kurde, ale mnie tak te misy w tej grze irytują, że ta postać tyle misuje. Chyba jest zależne od broni, nie? Jak się ma lepszą broń, to... to mniej tych misów jest. O, kolejne kulki wampirka. Fajnie. Co? Koniec? Koniec. No, wybieramy sobie okularki. O, trafiłem różowe. Fajnie. Także kwestie kolejny gotowy. Ja sobie założę te okularki i naszyjnik, o. I muszę iść do menadżera, pogadać z nim. Siema gościu. O, dostałem 20 potek i 7000 złota. W zachodniej kopalni 2, czyli muszę iść do góry, okej. Ale te mobki tutaj chyba już będą troszkę mocniejsze. Zobaczymy zaraz, jak one będą padać. Chociaż w sumie, jeżeli chodzi o tego górnika, to łatwo poszło. A ten chłop? Nie, no nie ma tragedii, tak szczerze. Patrząc na to, że mam jakąś tam strasznie słabą broń, którą dostałem na samym początku, jak zmieniałem klasę, to jest okej. To jest spoko. No i co, zadanie ukończone i musimy wrócić do tego menadżera znowu, kurde. I tutaj chyba już będzie cepek, tak? Tu jest 24 cepek. Jest 25. I tu już będzie końcówka i wtedy już chyba pójdziemy na słoneczne łąki, jak te dwa cepeki zrobię. Rozmawiamy sobie z chłopem, pyk. A, czy nagrodę odebrać, okej. Wiem chyba... level profesji? Nie jestem pewny. No i mamy CPK na 24 level. A, i level biłem, okej. Czyli sporo levela mi to dało. Także, co, musimy wrócić znowu tam, ale tu jest biegania, normalnie masakra. I zrobimy CPK na 2-4. Zrobimy tego CPK, zrobimy CPK na 2-5 i myślę, że już zakończymy na dzisiaj. Standardowo zobaczmy, jakie są nagrody. Buty albo rękawiczki. Nie wiem, czy buty dają speeda, ale jak tak, to chyba wolałbym buty. Dobra, pyk dalej. Trochę irytuje mnie w tej grze to, że jak się pojawiają te napisy na dole, trzeba kurde przeklikiwać to. Trzeba tam kliknąć skip, później kliknąć zakończ. Powinno być tak, że jak klikam ten przycisk tam do skipowania, to z automatu już powinno się wyłączać. No ale jest jak jest. A tu sobie oczywiście standardowo pobiję te mobki, bo... a przy tam exp jakiś wpadnie. O kurde, za minutę jest błyskawiczna bitwa, ja chciałem na nią iść. A tu mam jeszcze 9 minut tego, nie zdążę. Czy ja mogę jakoś stąd wyjść? Szczerze to nie wiem. Czekajcie. Mam jakiegoś skilla na wychodzenie? No nie. Czy ja mogę tak wyjść? Nie mogę tak wyjść. Kurde, nie wiem, chyba nie da się. Szkoda. Chciałem iść na tą błyskawiczną bitwę. No ale cóż. No tam jakiś pieniążek by wpadł, nie? I by było spoko. No ale jest jak jest. Bo z CPK chyba raczej nie wejdę na tą błyskawiczną bitwę. Tak mi się wydaje. Zaraz zresztą zobaczymy. Ta, nie mogę nawet kliknąć. No szkoda. Aha, bo ja mam tu w ogóle dźwignię odpalić i mogę iść dalej. Ale fail. Kurde, mogłem to dużo szybciej zrobić tak naprawdę. Znaczy i tak pewnie by nie zdążył na tą bitwę, bo ten cepek jest troszkę dłuższy. No ale... ogólnie dobrym planem byłoby też coś takiego, żeby nadrobić teraz tych zajączków i jakoś później, nie wiem, powiedzmy tydzień, dwa po evencie posprzedawać po wyższych cenach. O? To by było giga dobre. Bo one chyba nie znikają, jak się event zakończy. Zresztą to by było słabe, jakby one znikały, bo... no bo słabe by to było. Także to mógłby być dobry plan. Możliwe, że ja nie będę wystawiał tych zajączków, dopóki właśnie jest event. Jak się event zakończy, to wtedy będę chciał je sprzedać. W jakiejś tam wyższej cenie, no bo wiadomo, teraz dużo ludzi to sprzedaje i cena jest jaka jest, nie? Te zajączki są całkiem spoko, bo one regenerują chyba jako przekąska po 2000. O, już w ogóle wyjście mam, fajnie.
Także no. Niestety na błyskawiczną bitwę nie poszedłem, szkoda. I mamy bucika. Także git. No ale bucika jeszcze założyć nie mogę, bo potrzebuję 26 poziom. I teraz mam misję, żeby znowu pozabijać sobie te mopki, także. No i dobra, ostatni szef pokonany. Kurde. Ja muszę sobie odlurować te mopki. Nie chcę mi się tego zabijać. Także ja sobie wyjdę stąd. I wtedy prawdopodobnie te mopki mnie puszczą. O, tu już mnie nie atakują, także git, dobra. Oddajemy kościka. Cyk. No i mamy CPK 25. Tam chyba będzie broń do dropnięcia, jak dobrze pamiętam. Prawdopodobnie tak. Ja sobie dam potki tutaj w razie czego. O, owieczka mi umarła. No cóż. I zobaczmy, jaka jest nagroda. Tak, jest łuk na 26 poziom. Fajnie by było go zgarnąć. Bez kitu. Zobaczymy, czy się uda. O, mamy... Po tym CPK-u chyba boba dostanę. Jak dobrze pamiętam. Ogólnie to każde piętro tutaj wygląda tak, że muszę pozabijać wszystkie mopki. To jest akurat spoko. Ja osobiście lubię grindować. Także zabijanie mopków jak najbardziej na plus. Lepsze od tego czekania. Ale z tego co mi się wydaje, to już jest ostatnie chyba piętro, gdzie trzeba zabić mopki. Tam później już nie będzie bitki. Tam później już wszyscy będą szczęśliwi i tak dalej. No i na końcu będzie wyjście. Ale czy tak będzie, to zobaczymy. Uwaga, przechodzimy dalej. Szóste piętro strajku. A nie, tutaj jeszcze jest bitka. Może na kolejnym już nie będzie. Nie pamiętam, ile tu pięter też było. Ale możliwe, że na kolejnym już nie będzie bitki. Dobra, wbijamy na siódme już piętro, tak? Tak. Jeszcze jest bitka. O kurde, ile tych pięter tutaj jest? Dobra, idziemy na ósme piętro. Dalej jest bitka. Ale tu już widać końcówkę tego. I prawdopodobnie ósme, na dziewiątym może jeszcze będzie bitka, ale na dziesiątym już chyba nie. Otworzymy sobie skrzynki. W jednej skóra o niskiej jakości, a w drugiej mały eliksir odnowy, spoko. Idziemy na dziewiąte piętro. Tak, tu jeszcze mamy bitkę i na kolejnym już chyba nie będzie bitki. Dobra, idziemy na kolejne piętro. A tak nie powiódł się, czyli tutaj już nie ma bitki, już są wszyscy szczęśliwi. Pyk, tu też już nic nie ma i wychodzimy i mamy boba. Także dostałem boba, kozak. I uwaga, czy dostanę łuk? Oczywiście mag. To jest niemożliwe po prostu, ta gra chce, żebym ja grał magiem. Tragedia. Odbierzemy sobie jeszcze nagrodę. Pyk. I kolejny quest jest u Mimi Mentor. Tu już nie będę musiał wracać, także ja sobie nie daję tutaj waypointa. I tu już mamy wszystko zrobione. Dobra, co ty chcesz ode mnie? Aha, misję chcesz mi dać. No tak. Na 25 poziom. Pyk. Pyk. I co my tu mamy? Z Evo Energy. Jakie nam Ewa da zadanie? Zobaczmy. I? To z Pałkiem musimy pogadać. Strasznie dużo gadania jest tutaj. Kurde. Zadanie ukończone. No i diabeły trzeba upolować. Ale to już sobie zrobiłem następnym razem, także dzięki za oglądanie i do następnego.